Dlaczego oszczędzanie jest tak ważne? Oszczędzanie jest bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, jak i z punktu widzenia życia każdego człowieka. Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, oszczędności są potrzebne po to, żeby był kapitał, żeby były inwestycje, a to po prostu kreuje wzrost gospodarczy. Natomiast oszczędności z punktu widzenia każdej osoby są ważne nie tylko po to, żeby realizować bieżące potrzeby, ale są bardzo ważne, żeby zapewnić sobie środki na przyszłość, na czas emerytury, na czas zdarzeń losowych. Nie wszyscy mają świadomość, że wśród zadań Narodowego Banku Polskiego, które realizuje na co dzień, jest także szeroko zakrojona działalność badawcza i edukacyjna. Dlaczego Państwo jako bank centralny tak wiele troski poświęcacie tym zagadnieniom? Uważamy, że edukacja ekonomiczna, finansowa społeczeństwa jest bardzo ważna. Dzisiejszy świat finansów zmienia się bardzo. Każdy obywatel powinien być przygotowany do życia we współczesnym świecie finansowym. Powinien wiedzieć nie tylko to, że nie ma nadzwyczajnych zysków bez nadzwyczajnego ryzyka. Powinien wiedzieć, że każdy kredyt trzeba spłacić, ale także powinien umieć poruszać się w skomplikowanym świecie finansów.